10 ciekawostek o kosmosie. Kosmos pachnie jak spalony stek. Astronauci wracający z przestrzeni kosmicznej opisują zapach jako mieszankę spalonego metalu, przypieczonego steku lub spalonego ciasta. Ten niezwykły aromat powstaje przez cząsteczki, które przyczepiają się do skafandrów astronautów podczas spacerów kosmicznych. Jest to efekt reakcji chemicznych zachodzących w próżni kosmosu. W kosmosie można płakać inaczej. Bez grawitacji łzy nie spływają po twarzy, tylko tworzą kuleczki płynu wokół oczu. Astronauci muszą więc wycierać łzy, które nie odpływają. To jeden z wielu niezwykłych efektów życia w mikrograwitacji. Dzień na Wenus trwa dłużej niż rok. Wenus obraca się bardzo wolno wokół własnej osi, co sprawia, że jeden pełny obrót trwa 243 ziemskie dni. Jednocześnie Wenus okrąża Słońce w 225 ziemskich dni. To oznacza, że jeden dzień na Wenus jest dłuższy niż jej rok. Woda na Księżycu istnieje w postaci lodu. Naukowcy odkryli złoża lodu w zacienionych kraterach na biegunach Księżyca. Ta woda może być kluczowa dla przyszłych misji kosmicznych, służąc jako źródło do picia, produkcji tlenu i paliwa rakietowego. Księżyc kryje wiele tajemnic, które dopiero zaczynamy odkrywać. Największa góra w Układzie Słonecznym znajduje się na Marsie. Olympus Mons to olbrzymi wulkan, który wznosi się na wysokość 22 km, co czyni go prawie trzykrotnie wyższym od Mount Everestu. Jego średnica wynosi około 600 km, co sprawia, że jest to naprawdę gigantyczna struktura. To jedno z najbardziej imponujących miejsc w naszym Układzie Słonecznym. Kosmiczny pył jest wszędzie. Każdego dnia na Ziemię spada około 100 ton mikroskopijnego pyłu kosmicznego. Te drobne cząsteczki pochodzą z komet, asteroid i innych ciał niebieskich. Kosmiczny pył jest odpowiedzialny za wiele zjawisk atmosferycznych, takich jak zorza polarna. Neutronowe gwiazdy są ekstremalnie gęste. Jedna łyżeczka materii z neutronowej gwiazdy waży około 6 miliardów ton. Wynika to z tego, że neutronowe gwiazdy są pozostałościami po wybuchach supernowych, w których jądra gwiazd zapadają się do niewiarygodnie małych, ale niezwykle gęstych obiektów. Kosmos jest niemal całkowicie pusty. Przestrzeń kosmiczna składa się niemal w 100% z pustki. Choć w kosmosie znajdują się planety, gwiazdy, galaktyki i inne ciała niebieskie, odległości między nimi są tak ogromne, że większość wszechświata to pusta przestrzeń. Galaktyki oddalają się od siebie. Wszechświat rozszerza się, co oznacza, że galaktyki są coraz bardziej od siebie oddalone. To zjawisko zostało odkryte przez Edwina Hubble'a w latach 20. XX wieku. Rozszerzanie się Wszechświata jest kluczowym dowodem na teorię Wielkiego Wybuchu. Kwasowe deszcze na Wenus. Atmosfera Wenus jest niezwykle gęsta i składa się głównie z dwutlenku węgla, z gęstymi chmurami kwasu siarkowego. Choć te deszcze nie docierają do powierzchni planety, ponieważ parują w gorącej atmosferze, sama myśl o kwasowych deszczach jest przerażająca. Wenus to jedno z najbardziej ekstremalnych miejsc w Układzie Słonecznym. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał, to zapraszam do pozostawienia subskrypcji po więcej takich ciekawostek.